Na kiblu. Słuchajcie. No tak wygląda. Słuchajcie, mam omówić temat Pasi Konik, bo oglądałem jego filmik, a że Darolew jest moim znajomym już od wielu, wielu lat, no to wypada od czasu do czasu zrobić filmik, a zwłaszcza, że teraz się głośno zrobiło o no, jakimś sporze pomiędzy nimi, czyli Darolew i Pasi Konik, żabie udo, no, gówno, tak, tak. Co ja o nim myślę? Takie pytanie padło. Jakie ma szanse Darolew? No, mi się wydaje, że ma trochę obawy przed Lwem, bo zaczyna kombinować. Już nie w MMA, tylko w stójce, tak dalej. No, że on za mało waży, że jest za niski. No, wszystko mu przeszkadza, proszę Państwa. Nie wiadomo, czy to do tej walki dojdzie. No nie na kiblu, siedzę na warsalce. Nie przejmujcie się. Słuchajcie. I teraz, no pyskaty jest i wyzywa, to mi się nie podoba jego zachowanie. Pasi Konik, słuchaj. Że mi gówno się przykleiło. No nie wygrasz tej walki, bo się już obawiasz. Gdyby się nie bał, to człowieku na pewno byś... wszedł na MMA, ale że ty wybierasz, kombinujesz, że wagę ma zbijać i tak dalej. Słuchaj, nie ty, to będzie olejnik. On się pisze tą walkę. No ale już ludzie chcą ciebie. Wybrali ciebie, więc skup się nad tą walką. Ja też chcę tą walką dobnąć. Ja wiem, że masz stójkę dobrą, bo widziałem jak walczysz. Jesteś zadziorny. I czy wygra? Zobaczymy. No, to jest MMA. MMA jest nieprzewidzialne. Jak to mówi Mamet i tam jeszcze inni, rozumiecie? Życzę wam wszystkim dobrej zabawy, musimy się pośmiać, bez obrażania, bo to nie ma takiej dużej obrazy. Tam troszkę macie tej złej krwi, ale Pasi Konik przesada z tym, że jest idiota Darek. No to wpłynęło na to, że ten filmik właśnie robię, bo nie jest idiotą, on wie czego chce i proszę Państwa, właśnie, zapowiedział, że będzie inny teraz walki prowadził. Tak, że was wszystkich zaskoczy, że Darolew to nie jest taki lew pokojowy. To nie jest kot. To jest groźny. Groźny zwierz. Rozumiecie? Więc zobaczymy, jak to będzie. Jestem ciekaw tej walki. Trzymajcie się słodko, cieplutko. Nara.